Hej, tu Monika. Dzisiaj przygotowałam dla Was temat książkowy. Przez lata zajmowałam się recenzowaniem książek i przyznam, że dużo lektur mam na swoim koncie. Nie będzie to jednak odcinek typowo recenzencki, bo nie takie jest zamierzenie tej serii. Chciałabym opowiedzieć Wam o trzech książkach, które są związane z tematem minimalizmu. Może uznacie, że któraś z nich jest godna Waszej uwagi. Pierwsza książka to książka Regine Brett pod tytułem Bóg zawsze znajdzie Ci pracę. Tak, zdaję sobie sprawę, że część z Was może się oburzyć, w ogóle jaki Bóg i o co chodzi, po co mieszać Boga do minimalizmu. Cóż, ja jestem osobą wierzącą, aktywnie słuchającą langusiarą, więc mieszam Boga do wszystkiego, bo jest on elementem mojego życia. Tutaj mały wtręt ode mnie, jeżeli jakimś cudem nie znacie Ojca Szustaka, to zachęcam do wyszukania kanału Langusta na Palmie. Ale wróćmy do tematu. Dlaczego Regina Brett się tutaj znalazła? Moim zdaniem książka Bóg zawsze znajdzie Ci pracę mieści się w kanonie tych minimalistycznych, dlatego że autorka zdecydowanie promuje taką wizję życia, w której bardziej liczy się jakość niż ilość, w której chodzi o to, aby być, a nie mieć. Jest to książka motywacyjna, zachęcająca do rozwoju osobistego. Oczywiście jest w niej też ten aspekt religijny, według którego Pan Bóg nikogo nie pozostawia samemu sobie. Mnie ta książka bardzo się podobała i zachęcam Was do jej przeczytania. Dla mnie była taką skarbnicą myśli pozytywnych i tylko wzmogła przekonanie, że lepiej jest być niż mieć, że warto podążać za swoimi celami, marzeniami i nie tracić czasu na głupoty. Kolejna książka to książka bardzo znana w środowisku minimalistów. Została napisana przez Marie Kondo, nosi tytuł Magia sprzątania. To jest książka bezpośrednio dotycząca minimalizmu. Dotyczy stosunku do posiadanych rzeczy, stosunku do sprzątania. Ja znalazłam w niej taką banalną prawdę, o której mam wrażenie wielu ludzi w dzisiejszych czasach zapomina. Jaka to jest prawda? Ano taka, że dom ma być swoją świątynią, a nie przykrym obowiązkiem. Dom jest miejscem, do którego wracasz po ciężkim dniu, ma być miejscem, za którym tęsknisz, gdy jesteś poza nim. I kropka. W zabałaganionym wnętrzu nie znajdziesz spokoju, ukojenia, zagracone mieszkanie będzie dla ciebie bardziej taką listą rzeczy do zrobienia niż świątynią. Ma być ono takim miejscem, w którym czujesz się twórczo, w którym przychodzą ci do głowy różne pomysły, ale także miejscem, w którym możesz odpocząć, zrelaksować się i po prostu być. Przyznam szczerze, że choć idea stojąca za tą książką jest pozytywna, jest dobra, warta powtarzania, mnie osobiście ta lektura nie zachwyciła. Ale weźcie na to poprawkę, ponieważ książka Marie Kondo jest skierowana raczej do osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z minimalizmem. Być może parę lat temu ta lektura by mnie zachwyciła, czytając ją dzisiaj znalazłam w niej wiele oczywistości i banałów, które mnie nie porwały, ale i tak polecam. Myślę, że może być ciekawa dla ludzi, którzy są na innym etapie minimalistycznej podróży. Ostatnia książka to książka Julie Cameron, Droga artysty. O tej książce usłyszałam po raz pierwszy w podcaście Katarzyny Kopczak i od razu zapragnęłam ją przeczytać. Lektura tej książki jest jeszcze przede mną, tak naprawdę zaczynam ją czytać od jutra, ale i tak zdecydowałam się Wam o niej opowiedzieć. Jeżeli dobrze rozumiem, książka jest czymś w rodzaju kursu odkrywania własnej twórczości, budzenia kreatywności. Dlatego mówię Wam o niej w tym nagraniu, ponieważ minimalistyczna maksyma to im mniej, tym więcej. Można zapytać, więcej czego? W moim przypadku więcej twórczości, więcej kreatywności i produktywności. Dzięki temu mojemu mniej żyję bardziej, jestem bardziej skupiona, a różne pomysły częściej przychodzą mi do głowy. Jeżeli książka Julie Cameron mnie zachwyci, to pewnie jeszcze nagram coś dla Was na ten temat i podzielę się swoją reakcją. Na razie po przeczytaniu kilku zdań mogę powiedzieć, że zapowiada się naprawdę ciekawie i myślę, że jej lektura przebiegnie szybko. Tyle na dzisiaj ode mnie. Jeżeli chcielibyście więcej nagrań tego typu z propozycjami książkowymi, to proszę dajcie mi znać w komentarzach, a ja na pewno się jakoś do tego odniosę. Tymczasem życzę Wam miłego dnia, zapraszam do dzielenia się swoimi lekturami dotyczącymi minimalizmu lub rozwoju osobistego. Piszcie, może będziemy mogli się jakoś wzajemnie zainspirować. A jeżeli chcecie obserwować moje zmagania z minimalizmem, zachęcam do subskrypcji kanału. A tymczasem do usłyszenia.